Cześć, witajcie detailingowy Dziadzia. Dzisiaj kontynuacja na Oksal 111. Powód? Zapraszam do dalszej części filmu. Niestety, nie wiem, co poszło nie tak, nie usiadł w ogóle ten produkt. W ogóle. Tak jak miał się docierać, miał być bez docierania, o może tak, powłoka, której nie trzeba docierać, u mnie się nie sprawdziło. W ogóle produkt nie usiadł. Panel ten sam, co i 1.61. Te same pasty wycinają, te same odtłuszczenie, ogólnie ta sama robota, co przy 1.61. A 1.61 leży. I ma się dobrze. Tutaj nie wiem, nie mam pojęcia, produkt w ogóle nie usiadł. I dlatego nawet wczoraj podkreślałem, że w filmie, patrząc na 1.61, a na 111 świeżo nałożone, wybrałbym 1.61. Teraz to na pewno wybrałbym 1.61. Produkt w ogóle nie usiadł, nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem. W ogóle nie siedzi. Pierwsze mycie i od razu była taka tafla. Znaczy, coś tam jeszcze niby było, ale kolejne mycie już w ogóle tak jakby produktu nie było. Zresztą zobacz, po trasie widać różnicę przy trzymaniu błota i błota brudu z drogi razem z wodą. Kompletnie. Zero jakiegokolwiek samooczyszczania. Tak to ujmę. No dobrze. Słuchaj, no u mnie się produkt nie sprawdził. Szkoda. Szkoda. Teraz tak. Z racji tego, że już tam nie ma tego produktu, prawdopodobnie na pewno go nie ma, położę na ten panel, odtłuszczę tylko i położę ten Reload. Ceramic Reload Pro od Neoxala. Zobaczymy. Nawet nie wiem, kurczę, jak on pachnie. No takim rozpuszczalnikiem chyba, kurczę, takim trochę nitro, nie wiem, zresztą nieważne. Niedługo film się z tego pojawi, znaczy niedługo. Będę chciał go zaaplikować i sprawdzić test trwałości, więc zobaczymy, jak długo posiedzi. Ze 111 nie wyszło, zobaczymy, jak wyjdzie z tym zawodnikiem. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!